Warszawo, zatrzymajcie się, kochani! Mam dla was słowa życia, pełnej Ewangelii, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy w imię Jezus, który uratował wasze życie. Nazywam się Iwona Ziobro, mam 43 lata. I przez wiele lat nie znałam Boga. Znałam jakąś religię, jakieś puste rytuały, puste obrzędy i sakramenty, które nie dawały mi życia. Żyłam z człowiekiem, który chlał. Ja też nie byłam lepsza, byłam egoistką. Też zaczęłam pić. Wydawało mi się, że może to uratuje nasze małżeństwo. Ale niestety było coraz gorzej. Doszła do tego pornografia. Czułam straszne upokorzenie. Byłam tak poniżona, że nie dawałam już rady. I w beznadziejności swojego życia pewnego wieczoru powiedziałam: Jezu, pomóż mi, bo ja nie chcę tak żyć. I Jezus przyszedł, Święty Boży Duch przyszedł do mojego życia i tchnął we mnie swojego ducha. Dał mi nowe życie. Dał mi nowe życie. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Bo jak Święty Duch przychodzi, to On zmienia cię od wewnątrz. A religia ci mówi, że masz coś robić. To bzdura i kłamstwo. Ja przeklinam wszelką religię na tym miejscu. Ja przeklinam wszelkie zwiedzenie nad ludźmi. Ogłaszam pełne wyzwolenie w imieniu Jezus. Bo tylko imię Jezus może cię zbawić. Imię Jezus może cię uratować. Potężne imię, które przynosi życie wieczne. Przyjacielu, zdecyduj dzisiaj. Nie czekaj do jutra, bo jutro może to nie nastąpić. Wybierz Jezusa. Pokutujcie. Odwróćcie się od swojego ego. Odwróćcie się od tego, że nie przyjęliście Jezusa. Pokutujcie z tego, nawracajcie się do Jezusa. Bo Jezus jest życiem. Jezus daje życie wieczne. Jeszcze dziś możesz tego doświadczyć. Czy chcesz się pojednać? Czy chcesz pojednać się z Bogiem przez Jezusa? Bo tylko przez Jezusa możesz pojednać się z Bogiem. Poza Jezusem Bóg nie jest osiągalny. Tylko przez Jezusa. Jeżeli chcesz, podejdź do mnie. Poprowadzę cię w tej prostej modlitwie. I dziś możesz doświadczyć ponadnaturalnego życia, jakie ja mam. Dziś jestem kochana. Dziś znam swoją wartość. Znam swojego Jezusa. Dzisiaj mam pewność, że cokolwiek by się ze mną stało, idę do nieba. Jestem wypełniona Duchem Świętym. Mam moc cię uzdrowić. Mam moc wygonić z ciebie demony. Bo demony siedzą w ludziach, nie na drzewach. Sieją w waszych sercach spustoszenie. Sieją kłamstwo, abyście tylko nie widzieli, nie słyszeli o Bożej prawdzie. A Boża prawda jest tak łatwa, że nawet 6-letnie dziecko potrafi uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał po 3 dniach. I żyje tutaj jako Duch Święty. I On chce cię dzisiaj wypełnić. Chce ciebie dotknąć. Chce przemienić twoje życie. Ale to ty musisz podjąć tą decyzję. Musisz oddać Mu panowanie. Musisz mieć swojego Pana. Bo jeżeli nie jest twoim Panem Chrystus, to twoim Panem jest diabeł, który cię zwodzi. Przyjdź do Jezusa, zaufaj Mu, a dostąpisz życia wiecznego już tutaj na ziemi. Doświadczysz nowych rzeczy, ale tylko ze współpracą z Duchem Świętym.
I tego wam życzę, kochani. Amen.